Organizatorem koncertu charytatywnego, który odbył się w piątek 30 listopada w cieszyńskim Browarze, było Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Otwarte Drzwi. Na terenie powiatu cieszyńskiego działają od 10 lat. Póki co pacjentów odwiedzają w domach, pomagając w ciężkiej chorobie. Od kilku lat dążą do tego, by na terenie powiatu działało stacjonarne hospicjum. Wszystko na to wskazuje, że tak właśnie będzie już w 2019 roku. Dom hospicyjny stoi, jest wybudowany, wyremontowana stara willa po siostrach służebniczkach dębickich w Skoczowie. Dobudowana nowa część, 20 łóżek dla stacjonarnej opieki hospicyjnej. Potrzeba nam jeszcze tylko wisienki na torcie, czyli ukończenia, zamknięcia i zapraszamy pacjentów, których naprawdę jest bardzo dużo potrzebujących. Domu hospicyjnego w powiecie cieszyńskim nie ma. Jest pierwszym, który będzie miało zaplecze również do obsługiwania mieszkańców całego powiatu, czyli m.in. poradnia leczenia bólu, opieki paliatywnej, wypożyczalnia sprzętu medycznego. Tego również u nas nie ma. Ten dom hospicyjny, no kiedy w końcu będzie? Bo tak mówimy, że tylko ta wisienka, ale kiedy? Czy 2019 to jest taka realna data? Myślę, że tak, że 2019 to już jest realna data. Naprawdę jesteśmy już na finiszu i mamy nadzieję, że wszyscy, że tak powiem, zepniemy siły, chęci przede wszystkim również, bo bardzo dużo od urzędników zależy, kiedy zostaną papierki, pozwoleń, że tak powiem, podbite, że po prostu już za rok o tym czasie na pewno będziemy malować pompki w domu hospicyjnym. W jaki sposób można Was wesprzeć? Przede wszystkim jesteśmy OPP, czyli Organizacją Pożytku Publicznego. Zbliża się 1%, więc bardzo serdecznie zachęcam do przekazania podatku. Wydaliśmy również nasz pierwszy kalendarz, który można również zakupić w formie cegiełki. Myślę, że jest piękny i jedyny przede wszystkim, więc bardzo serdecznie zapraszam. A przede wszystkim też czekamy na pomoc. Potrzebujemy rąk do pracy, do wykończenia domu hospicyjnego, do malowania, przykręcania kontaktów. Każda para rąk jest dla nas na ten dzień ważna. Bohaterki kalendarza to kobiety, które gdzieś na swojej drodze zetknęły się z hospicjum. To są dziewczyny, którym hospicjum pomagało w momencie, kiedy zmagały się z chorobą swoich najbliższych, mężów, braci, dzieci. To po pierwsze i przede wszystkim gościli nas w swoich domach, a po drugie też jest druga strona hospicjum pokazana, że hospicjum to przede wszystkim cały czas życie i z choroby nowotworowej można wyjść, wyzdrowieć, więc tam też to jest również ujęte, że choroba nowotworowa to nie zawsze wyrok i śmierć. Dlatego siłaczki, bo pokonałyśmy ja urzędników, aby powstał dom hospicyjny, a dziewczyny wiele przeciwności losu w swoich domach. O oprawę muzyczną koncertu hospicyjnego zadbał zespół Tomek Band. W wydarzenie to zaangażowali się również wolontariusze. Dają radę i chcą przede wszystkim, musimy uczyć młodych, że nie zawsze za kasę trzeba pomagać, ale za uśmiech, za dobre słowo, że warto. A to młodzież z jakiejś konkretnej szkoły? Tak, to jest młodzież akurat z szkoły na ulicy Frysztackiej, także bardzo serdecznie dziękuję, że są dzisiaj z nami. Ale młodzież z nami jest od samego początku, od zawsze. Są dzieciaki, które z nami zaczynały jako maluchy, dzisiaj już gimnazjaliści, licealiści, także warto, naprawdę warto. Młodzież chce, tylko trzeba im powiedzieć, gdzie i kiedy. Najmłodsza nasza wolontariuszka od zawsze wspiera, wie co to hospicjum, wie co to pomaganie i dlatego serce rośnie i to jest najważniejsze. Chcę pomagać innym i daje to radość. Nie tylko dla mnie, ale dla tych osób, co leczy moja ciocia i ja. Uśmiechem i radością można też leczyć. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz. Wciąż zabieram.